Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć gotówkę, jak szybko nabić sobie gotówkę, w jaki sposób ja to robię. Nie pokażę wam dzisiaj magicznego sposobu, jakiegoś buga albo nie wiadomo czego. Pokażę wam legalne sposoby w Wordzie, dzięki którym możemy po prostu zdobyć szybciej gotówkę, niż to robimy na przykład w wyścigach. Więc tak. Pierwsze co, jeśli mi brakuje pieniędzy na jakiś dany samochód lub cokolwiek w Wordzie, jeśli po prostu brakuje mi gotówki, wchodzę do mojego garażu i szukam samochodu, który naprawdę mi jest niepotrzebny. Przeważnie są to samochody kupione za gotówkę, którymi nie jeżdżę i które mi się specjalnie nie podobają i są niepotrzebne. Powiedzmy Caymana dosyć lubię, ale Subaru WRX STI, samochód, którym praktycznie nie jeżdżę. I co robię? Pierwsze co, to nie sprzedaję go od razu, bo jeszcze są tutaj części, które można sprzedać. O, wyciągamy sobie części, wszystkie. I to jest zawsze 41 tysięcy gotówki, zapisujemy. Później warsztat z umiejętnościami i również wszystkie skille sprzedaję. Tak, 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 tak i tak. Jeszcze można sprzedać sobie jakieś niepotrzebne skille z magazynu. Ja mam ich sporo, na przykład działanie na magnesu, coś tam, jakieś takie pierdoły. W ogóle niepotrzebne, a dostaje się za nie sporo gotówki. Na przykład za jeden taki skill jednogwiazdkowy dostaje się aż 3000 gotówki. To jest sporo, przecież to jest jeden wyścig, prawda? Zobaczcie, jak szybko możecie przejechać jeden wyścig. Po prostu w ten sposób. I mamy limit 10 elementów naraz do sprzedania, więc nie możemy sprzedać więcej skillów jak 10. Zapisujemy, zobaczymy, czy mi się uda, bo po prostu wyskakuje błąd. I w ten sposób zarobiłem już 78 tysięcy gotówki, a jeszcze czas sprzedać Subaru. Pyk, pyk, 125 tysięcy gotówki. Tu mam jeszcze jakieś części wizualne, ale one po prostu nie możemy, znaczy sprzedać je możemy, ale nie będziemy mieli z tego gotówki. Więc sprzedajemy Subaru. I już mam 2 miliony gotówki. Ja to tak robię. Ostatnio sprzedałem sobie kilka samochodów, którymi w ogóle nie jeździłem, żeby kupić sobie właśnie Nissana Skyline'a. No i jak ja zarabiam jeszcze gotówkę? No jak już sprzedam wszystkie samochody, to właściwie co robię? No jeżdżę albo wyścigi prywatne, albo pościgi. Jeśli zależy mi bardzo, bardzo na gotówce, no to jeżdżę pościg drużynowy High Stakes, który jest bardzo szybkim pościgiem. Lub Most Wanted, który jest bardzo łatwym, trochę dłuższym, ale bardzo łatwym pościgiem drużynowym. Właściwie ucieczką drużynową. Ja to zawsze mówię, no to pościgi, ale to wszystko jedno. High Stakes jest na 2 osoby, Most Wanted jest na 4 osoby i zarabia się na Most Wanted więcej kasy. Okej, okay, zobaczymy, czy kogoś mi tutaj znajdzie. No i okej, okay, startujemy High Stakes. Moim współzawodnikiem jest Nissan Skyline R34 Nismo. O, i przy okazji teraz możecie zauważyć, jak mi gra chodzi. Mam teraz 30 klatek, a spada do 18. O, właśnie teraz. O, jak pięknie. No właśnie. Cholera. Koniec. Koniec. Teraz pokażę wam te skille. Są tutaj. Skille na gotówkę, plus jakieś tam skille pościgowe. Dobra. No i ile gotówki... O, fuck. Gościa złapali tutaj. Ach, gdyby go nie złapali, to bym dostał więcej. No ale zobaczymy, ile dostanę za siebie tylko. Pomij. Okej, 5000, no niedużo, jak zwykły wyścig, który bym wygrał w, powiedzmy, 4 osoby. Dlatego ten high stakes tak, no właśnie, trzeba liczyć na drugą osobę zawsze, no nie? Że dojedzie do tej mety, a w tym wypadku się po prostu nie udało. Natomiast na Most Wanted dostajemy dużo więcej gotówki. Idziemy teraz pościg,
i chcemy zdobyć dużo, dużo gotówki, tak żeby kupić sobie najlepszy samochód w Wordzie, żeby rozwalać wszystkich sukinsynów, żeby nie dać nikomu szans w wyścigach. Tak jest. Z tego co wiem, właściwie, nie wiem, większość osób zawsze jakieś fajne części wygrywa na high stage, także jeśli nie razi was to, że tam się zarabia troszeczkę mniej gotówki niż na Most Wanted, w zasadzie trochę więcej nawet niż troszeczkę, to myślę, że warto bardziej tam na grać, jeśli jesteście nastawieni na część. Tam czasami można wygrać nawet jakąś część ultra, także jest to bardzo duża zachęta dla osób, które nie mają części, żeby właśnie grać na high stakes. A ja gram... ja to właśnie różnie gram. Do zażygania gram na high stakes. Na Most Wanted rzadziej, bo tutaj jednak ciężej się zgrać w 4 osoby czasami. Czasami są tylko 3. No a najlepiej właśnie znaleźć sobie tylko jedną osobę do jazdy i bez przerwy high stakes ciupać, aż się uzbiera 2 miliony gotówki, prawda? Także pytania odnośnie tego, jak tak szybko zdobyłem gotówkę? No to odpowiedziałem wam na samym początku, po prostu sprzedałem samochody, których nie używam. Myślę, że w takim następnym poradniku pokażę wam, jak łatwo nabić sobie achievement na zniszczenie radiowozu, bo jest bardzo dużo radiowozów do zniszczenia w tym osiągnięciu i fajnie by było, jakbym wam to pokazał. Ja sam mam taką ciekawą metodę, która sprawia, że no myślę, że dużo szybciej nabijamy te zniszczone radiowozy niż normalnie. Ale o tym opowiem wam w następnym odcinku, kiedy indziej. Teraz zobaczymy, ile... kurczę, uda mi się zdobyć gotówkę. No właśnie, a jeśli macie jakieś problemy ze zdobyciem jakiegoś konkretnego osiągnięcia, dajcie mi znać w komentarzu, ja na pewno znam jakiś sposób na to. Kurczę, jednego gościa wywaliło, czyli od razu dostaję mniej gotówki. Zakładam, że bardzo przyjemnie wam się ogląda taki filmik, który się bez przerwy laguje. Mi też się tak bardzo przyjemnie gra. Dlatego ja nigdy nie nagrywam pościgów, bo tutaj i tak zawsze są lagi. Tym bardziej, że jeszcze mam teraz problemy ze sprzętem, także to już jest w ogóle masakra. No ale jakoś chyba sobie damy radę, co? Dojdziemy do tej cholernej mety. Zobaczymy, ile tej gotówki zgarnę z tymi dwoma skillami. Tu typek oczywiście. Trzeba na niego poczekać, żeby się zrespawnował. Nie no, ja nie wiem, z kim ja gram, do cholery. Czy oni mają, po nie wiem, po 5 lat? Jedź! Dobra, dojechałem na metę. Zobaczymy, ile mi te skille dają. Wzmocnienia. Modyfikator, 2000 gotówki więcej się za modyfikatory dostaje. Ponad coś tam. No i za używanie tych power-upów drużynowych też się dostaje więcej gotówki, tam 600 coś dostałem. Więcej tych dolarsów, ale to niedużo. No ale zawsze coś, prawda? Pewnie gdybym miał więcej ukończonych zawodników, to bym dostał, nie wiem, 16 tysięcy gotówki, coś około tego. Jeszcze jakby się nie dali łapać jak jakieś dzikusy, to by było lepiej jeszcze. Także 16 tysięcy za pościg. Czemu mi się niszczy samochód? Kurde, ja mam ustawienia. A w sumie zostawię sobie chyba te zniszczenia. Ciekawie to wygląda. Obtarcie tu jakieś, kurcze. Dawno nie widziałem tych uszkodzeń. Ciekawie to wygląda. Nie wiem, jakby ktoś jakąś farbką plakatową pomalował. No dobra, no to jak macie jakieś inne sposoby na kasę, to mówcie. Moje są takie, ja w żaden inny sposób nie zarabiam w Wordzie. Po prostu sprzedaję samochody, które mi się nie opłaca trzymać w garażu czy coś, prawda?
No i to jest najszybszy sposób na zdobywanie przeze mnie gotówki. No i w ten sposób mogę sobie też większość samochodów przetestować i zostawić te, które mi się naprawdę podobają. No i pościgi, dużo pościgów, dużo wyścigów prywatnych, dużo wyścigów multiplayer. No i tyle, jak najwięcej jeździć, nie patrzeć na kasę. Jak będziecie patrzeć cały czas na kasę, to się będzie wolniej zdobywać. A jak się nie będziecie patrzeć na kasę, to będzie się zdobywać szybciej. Nie wiem, znajdźcie sobie jakiś cel, powiedzmy jeździcie wyścigi dla frajdy. Nie wiem, czy to bardziej możliwe, ale spróbujcie, może się uda. Ja w każdym razie, no mało kiedy patrzę na kasę, chyba że naprawdę potrzebuję kupić jakiś samochód. To wtedy sobie myślę, a kurde, sprzedam jakieś gówno, sprzedaję, no i mam szybko gotówkę, kupuję nowy samochód, patrzę, a też gówno, no to sprzedaję. I w ten sposób mam jakieś tam małe straty, wiadomo. Ale ta gotówka gdzieś tam zawsze jest. Jak widzicie, z filmiku na filmik mam różne te ilości gotówki na koncie. Teraz mam 2 miliony. W następnym filmiku, jak kupię nowy samochód na przegląd, będę miał, nie wiem, milion albo mniej. No i tak to się kręci. No, mój sposób na to taki jest. Testuję sobie w ten sposób samochód, robię dla was przeglądy. No i tyle. W zasadzie to tyle, jeśli chodzi o mój sposób na kasę, a tymczasem dziękuję wam za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie, cześć!